Słyszymy, że dzisiaj także będzie doping na stadionie przy ulicy Reymonta. Oczywiście nie mamy do czynienia z imprezą masową, więc tych kibiców jest niecały 1000. Jeśli chodzi o tę perspektywę, dla mnie karnego nie było, ale zobaczymy. Tomasz Zając, mięciutko i jest 1-0. Duch Tomasza Frankowskiego tutaj jeszcze na stadionie Wisły Kraków się unosi. No, zaryzykował taką pocinkę. Ja się z tą interpretacją absolutnie też zgadzam. Wiesz co, ja sobie przypominam w kontekście strzelania bramek. Dominik Kościelniak, no i to jest to charakterystyczne dla Wisły przejęcie piłki. Kościelniak zabawił się tutaj. Kościelniak i mamy bramkę po krótkim rogu teraz. Mimo wszystko musimy wskazać tutaj na winowajcę w postaci Damiana Kobyłki, choć wcześniej ta akcja się oczywiście zaczęła. Wszystko było tak, hop. Pokazał plecy, pierwszy błąd, numer 25. Tutaj też takie niezdecydowanie. Kilka takich pozycji spalonych będzie odgwizdanych w trakcie całego meczu, niezależnie od rywala. O tym jednak za chwilę. Teraz uderzenie, szansa i mamy bramkę. Jest 1-2. To jest 78. minuta spotkania i Dawid Gala strzela bramkę na 1-2. Ten, którego no, nie mogliśmy za bardzo pochwalić za to, co robił w pierwszej połowie, bo robił niewiele. Zresztą w tej drugiej połowie też jakoś specjalnie nas Dawid Gala nie zachwycił. No, skalę, ale gdzieś tam pewnie w notatniku jakieś tam plusiki przy jego nazwisku po tych ostatnich meczach, zwłaszcza z Lechem Poznań w kontekście Piotra Rzemło się pojawiły. A więc wychodzą obydwie drużyny. Tomasz Zając, teraz piłka zagrana przed 16. Kamil Kuczak, rykoszet i mamy bramkę. 1-0 prowadzi Wisła Kraków. To 7. minuta spotkania. Troszeczkę przypadkowo stracona ta bramka, choć no, z premedytacją tutaj Tomasz Zając zagrywał piłkę przed 16, natomiast później ten strzał nie był na tyle groźny, natomiast no, rykoszet, nie wiem konkretnie od którego piłkarza, sprawił, że ta piłka znalazła drogę do bramki. Dawid Kamiński, prosto padła piłka, uwaga, teraz i 2-0, Kamil Kuczak. Nie zdążyli się otrząsnąć po tym pierwszym ciosie, a już dostali drugi. Ale świetne podanie Kamińskiego, będziemy mieli okazję zobaczyć to w powtórce. Piłka zagrana między obrońcami. I zobacz, znowu jest na pierwszym. Kolego, szansa, Kamil Kuczak, to trzecia jego bramka. 27. minuta spotkania, Wisła Kraków prowadzi już 3-0. Asystę zalicza prawy obrońca Wisły Kraków. Mówiliśmy o tej ważnej roli także obrońców, którzy angażują się w akcje ofensywne. Okazja, możliwość zagrania piłki do boku. Wisła atakuje. Kamiński, mamy bramkę. Mamy bramkę. Wisła Kraków prowadzi 4-0. To 42. minuta spotkania. No i także błąd Damiana Kobyłki. Błąd, mocny strzał, ale absolutnie bramkarz powinien poradzić sobie z tym strzałem, ale Kamiński... Dominik Kościelniak, piłka zagrana w pole karne i jest 5-0. Wisła Kraków prowadzi 5-0, a bramkę strzela Piotr Rzemła, więc ten stoper, o którym dzisiaj mówiliśmy sporo, to 48. minuta spotkania i gorzej dla Krakowita. Druga część meczu zacząć się nie mogła. Ustawienia, mała przestrzeń, bo... I znów świetne, prostopadłe podanie Przemysława Lecha. Tomasz Zając jest w polu karnym. Uwaga, Tomasz Zając objechał już Damiana Kobyłko. Tomasz Zając jest 6-0. Absolutnie teraz upokorzył i ośmieszył obrońcę. Nie obrońców Krakowi, Tomasz Zając. Alberto Tomba, można powiedzieć, tak zabawił się z obrońcami, z bramkarzem Krakowi, ale ta sama akcja znowu od samego początku, od narożnika mieliśmy zastrzeżenia do sposobu rozegrania piłki przez Bieżałę, który tam troszeczkę zabawił się w narożniku, ale z tego poszła piękna akcja, praktycznie z rogu boiska pod własną bramką zakończyła się akcją bramkową. Ale jaką ma pewność siebie Damian Kobyłka, czeka do końca i gra z ogniem i teraz nie ma spalonego. Tomasz Zając! Ależ się zabawił po raz kolejny Tomasz Zając z bramkarzem Krakowi i teraz trzeba absolutnie zganić Damiana Kobyłkę, bo znów igrał z ogniem, znów no, prosił się o to, żeby do takiej sytuacji doszło i podał piłkę do rywala i dlatego ta sytuacja tak się skończyła. Ciekaw jestem, czy nie było spalonego, bo wydaje mi się, że nie było, dlatego że mam wrażenie, że został bardzo głęboko schowany Michał Bartosz i gdzieś tam się trzymał w linii z nim. Kraków, Bartłomiej Kolanko, piłka w 16, bawi się Kościelniak, Marszalik, ależ miał wejście smoka Grzegorz Marszalik, 8-0.
Nieprawdopodobna sytuacja. No już tak powoli gra traci sportowy charakter, jak się kiedyś mówiło. Tutaj 8-0 w finale Pucharu, finale Ligi Juniorów, no to na pewno wiedzieliśmy, że Wisła jest faworytem po tym pierwszym meczu, gdzie nie wykorzystała wielu sytuacji, ale przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że tak łatwo i tak wysoko Wisła może tutaj wygrać. Jeśli są mocne słowa, których możemy użyć na antenie, to trzeba powiedzieć, że Wisła Kraków masakruje Krakowie w drugim finałowym meczu Centralnej Ligi Juniorów. No właśnie, ciekawy jaki wariant wybierze Tomasz Zając, on strzelał karnego w pierwszym meczu. Uwaga, Tomasz Zając nie ruszył się nawet. Damian Kobyłka i mamy 9-0. Nie ruszył się, bo miał w pamięci to, co się stało 3 dni temu, czyli ta podcinka słynna Zająca. Tutaj Zając też taki nabieg, widać, że ogląda zachodnie ligi, tak chyba w stylu, nie wiem kogo, kto tak nabiegał ostatnio do rzutu karnego w taki sposób. W taki widziałem. Sposób, z lewej, że tak z lewej strony nabiega? Tak, z lewej tak? Do prawej, tak. To nawet strzelił. Robert Lewandowski tak. No właśnie tak Robert, nabiega, właśnie, tak widziałem w Gdańsku właśnie. Tak, tak, tak. To on tak do karnych podbiega. Tak właśnie, Robert tak Lewandowski. Jest. Nie ma. Żeby się to zemściło. Jakub Bartosz i uwaga, Przemysław Lech jest 10-0. Tak to się musiało skończyć. Teraz szukanie po prostu piłkarza, który jeszcze w tym meczu bramki nie strzelił na boisku i jednym z nich był właśnie Przemysław Lech. 78. minuta spotkania. Wisła Kraków 10, Krakowia 0. Brzmi to absurdalnie, ale to się dzieje naprawdę. Ktoś przeczyta finał Centralnej Ligi Juniorów 10-0, pomyśli, że 0-1, że to 0 tam się przypadkowo gdzieś znalazło, ale tak nie jest i trzeba się tylko zastanawiać, jak ta Krakowia znalazła się w finale. No. Wisła Kraków, mistrz Polski, juniorów starszych sezonu 2013-2014. Serdecznie gratulujemy.